Odkąd pamiętam, zawsze w moim życiu borykało mnie jedno zagadnienie zagadnienie dotyczące dualizmu naszego życia. Pamiętam, że zawsze, gdy w swoim życiu miałem te piękne chwile chwile, gdy byłem szczęśliwy, gdy byłem zadowolony i radosny po jakimś czasie przychodziły te gorsze momenty coś się wydarzało złego w moim życiu. Czułem smutek, złość, przygnębienie, frustrację, niepokój, lęk, odrzucenie. I po jakimś czasie zrozumiałem, że tak już po prostu jest, że nasze życie jest dualistyczne, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć jednego bez drugiego. I doskonale pamiętam, gdy miałem te piękne chwile to już było po jakimś czasie miałem z tyłu mojej głowy taką lampkę o kurczę, skoro teraz jest tak pięknie to kiedyś może wydarzyć się coś złego i tak zawsze było i po jakimś czasie już nawet nie wiedziałem czy ja sam to przyciągam że coś tak zamienia czy takie już po prostu jest życie i to zaakceptowałem wchodząc na ścieżkę duchową przekraczając to dualistyczne myślenie to myślenie na zasadzie kontrastów Uświadomiłem sobie, że tak funkcjonuje nasz mózg, tak funkcjonuje nasza percepcja, że w jednej chwili, w tu i teraz jesteśmy w stanie być świadomi tylko i wyłącznie tego jednego teraz naraz. Jeżeli to teraz jest szczęśliwe i piękne, a inne jest brzydkie i nieszczęśliwe, to obydwa teraz są dla nas takie same teraz. I żeby móc doświadczyć któregokolwiek teraz, w takim odcieniu piękna, jak i szarości, musimy doświadczyć całości naszego doświadczenia. I zrozumiałem to tak egzystencjalnie poprzez medytację. I tym charakteryzują się te wysokie stany świadomości. Wiecie. I zastanawiałem się nad tym, dlaczego jest tak, że są te wysokie stany świadomości i niskie stany świadomości. Dlaczego tu również jest dualizm? Dlaczego, gdy bierzesz LSD, jesteś na tripie, jest tak pięknie, potem schodzisz na ziemię i nie jest tak pięknie. Czy nie może być tak, żeby tu i tu było pięknie? Czy jeżeli masz jakieś cudowne i fajne chwile w swoim własnym życiu i masz te gorsze chwile, czy one nie mogą być równie pięknie? I czy tak naprawdę chcemy tego piękna? Czy nie jest tak czasami, że Sami świadomie wyrządzamy sobie krzywdę i sprawiamy sobie cierpienie, ponieważ bez bólu nie jesteśmy w stanie doświadczyć przyjemności. Wiecie, ja już odnalazłem swoje własne odpowiedzi na te pytania. I ostatnio robiłem głęboki research na temat neurotyzmu, czyli między innymi tym. Zagadnieniem niskich stanów świadomości, niskich wibracji, podświadomości, bólu, cierpienia naszej wrażliwej części nas samych, czy zranionego, odrzuconego dziecka, bo można praktycznie porównać te wszystkie określenia do siebie i zobaczylibyście w nich szereg powiązań i połączeń. I gdy zagłębiłem się w temat neurotyzmu. Zdaję sobie sprawę, że to jest super, świetny temat, który idealnie rezonuje ze mną, aby przedstawić go Wam, bo ja już to znam. Ja już te tematy zgłębiłem, już siedzę w tym bardzo długo i wiele tych zagadnień bardzo mi pomogły. I myślę, że Wam również może pomóc. Wiecie, ponieważ rozumiejąc świat i życie na podstawie kontrastów, Zarówno jeżeli uświadomisz sobie, czego chcesz w życiu, jak i czego nie chcesz w życiu, to ma taką samą wartość. Podobnie jeżeli chodzi o inspirację, rozwój czy stany świadomości. Jeżeli uświadomisz sobie, jak wygląda niski stan świadomości, oraz uświadomisz sobie, jak wygląda wysoki stan świadomości, to poprzez zaprzeczenie niskiego stanu świadomości, automatycznie będziesz mógł wyobrazić sobie, jak wygląda wysoki stan świadomości, będziesz mógł do niego dążyć. I podobnie, mając świadomość, jak wygląda wysoki stan świadomości, siedząc w niskim stanie świadomości, będziesz mógł do niego dążyć. I między innymi, taką jakość, taką wartość ma medytacja czy uważność, aby rozpoznać siebie poza tymi dualizmami, bo gdy jesteś ponad dualizmem i obserwujesz doświadczenie takim, jakie ono jest, bez oceny kategorii na dobro i zło, zyskujesz wolność i Twój umysł naturalnie zaczyna. Podnosić poziom swojej świadomości, to znaczy uwalnia się od uwarunkowań. Staje się bardziej uważny i, i klarowny i obecny. Mam tutaj przy sobie przygotowaną listę 30 cech charakterystycznych naszego neurotyzmu. Neurotyzm to jest taka cecha naszej osobowości, objawiająca się wszelkimi Negatywnymi cechami. Neurotyk jest zlękniony, ma niskie poczucie wartości, jest perfekcjonistą, jest strasznie przewrażliwiony. I wiecie, i o ile mówi się o neurotykach, że to są jakieś osoby, naklejając na nich etykietkę, o tyle patrząc specyficznie na cechy neurotyzmu, możecie rozpoznać te cechy w sobie, ponieważ niekoniecznie musicie mieć wszystkie cechy neurotyzmu. Tych cech jest 30. Ja wymieniłem 30 znalazłem 30 cech neurotyzmu. I bardzo możliwe, że macie 15 tych cech, albo 10, albo 20, albo czasami ich w ogóle nie macie, bo jesteście w, sta w takim stanie świadomości, kiedy wypełnia was miłość i błogość, ale potem wracacie na um, jakieś stare tory, tak? Pojawiają się niższe stany świadomości i nagle ujawniają się te stany przykładowo lękowe. Ponieważ Zrozumienie stanów świadomości również jest tutaj kluczowe na ścieżce rozwoju, tak mapa Davida Hawkinsa, mapa poziomu świadomości, jak i zrozumienie dualizmu, ponieważ w ten sposób możemy szybciej się rozwijać. Pozwólcie, że przedstawię Wam tą listę i pokrótce scharakteryzuję. Usiądźcie wygodnie tak żeby wam było dobrze i zachowajcie ogromną czujność względem tego co ja będę mówił i postarajcie się rozpoznać te cechy w sobie. I jeżeli w waszej głowie zaświeci się taka lampka, o tak, ta cecha dotyczy mnie, bardzo często ją czuję w sobie. Pozwólcie sobie posiedzieć z tym uczuciem, które się pojawi i postarajcie się nazwać to uczucie i tą cechę i zapamiętajcie ją. Ponieważ gdy ona następnym razem się pojawi w waszym życiu, będziecie mogli ją nazwać, użyć uważności z nazywaniem, z etykietkowaniem, i będziecie wolni od tego stanu, w którym jesteście. Tak? Według zasady, świadomość czynicie wolnym. Także zapraszam wszystkich serdecznie do oglądania i będę tutaj czytał te cechy. Wątpliwości, niepewność, lęk. Perfekcjonizm, poczucie gorszości i niższości, przesadny wstyd i poczucie winy, wewnętrzny krytyk, negatywne myśli, niskie poczucie wartości, brak zaufania do innych, skupienie na pielęgnowaniu poczucia krzywdy, doły emocjonalne, smutek, depresja, apatia, nihilizm, niezdolność do wspierania siebie i innych. Częste porównywanie się, poczucie, że nigdy nie będziesz doskonały i że inni są zawsze lepsi od ciebie, poczucie, że ktoś ci zagraża, poczucie, że inni są fałszywi lub ci zazdroszczą, ukrywanie tajemnic, brak otwartości, przerzucanie odpowiedzialności na innych ludzi, nieefektywne działanie, powtarzanie ciągle tych samych błędów i niezdolność do wyciągania wniosków. Nadwrażliwość na krytykę, ogromny lęk przed odrzuceniem, niezdolność do utrzymania miłości, szczególnie tej związkowej, ze względu na ciągłą potrzebę uwagi i akceptacji, niezdolność do prawidłowej oceny intencji innych ludzi, nierealistyczna ocena obrazu siebie względem otoczenia, ucieczka w swój własny świat fantazji, uciekanie. Unikanie konfrontacji z trudnymi sytuacjami, negatywne nastawienie na sferę seksualności, niezdolność do komunikacji własnych potrzeb ze względu na lęk przed odrzuceniem, nadreagowywanie na sytuacje trudne, ogromnym stresem. Jak zdążyliście zapewne zaobserwować, większość, jak nie praktycznie wszystkie cechy neurotyzmu dotyczą lęku. To znaczy uczucia zagrożenia neurotyk charakteryzuje się tym że czuje się ciągle zagrożony i bardzo często ten lęk ma ogromny wpływ na jego percepcję umniejszając jego wartości zabierając mu zasoby i sprawiając że neurotyk wchodzi w taki tryb kompulsywnych zachowań które mają go tylko i wyłącznie w czymś upewnić i mają dać mu poczucie bezpieczeństwa, przez co wszystkie jego działania są kompletnie nieskuteczne i nieefektywne. Podam wam przykład. Gdy zaczynasz sprzątać i nagle masz takie poczucie, że zamiast sprzątać i to sprzątanie, żeby było efektywne, robisz jeszcze więcej syfu. Jest jeszcze gorzej niż gdy zacząłeś. Albo masz jakiś pomysł i ideę, zaczynasz ją realizować, ale ją po jakimś czasie odrzucasz, ponieważ nie jesteś w stanie realistycznie ocenić sytuacji, nie jesteś w stanie przewidzieć przyszłości, nie jesteś w stanie odpowiednio zareagować. Albo masz jakąś prostą rozmowę z drugim człowiekiem i zakładasz, że ten człowiek jest zły, że nie należy mu ufać, że jest straszny, strasznym w ogóle człowiekiem, ale inni ludzie w Twoim otoczeniu. Normalnie się z nim komunikują i uważają go za normalnego człowieka, tylko ty widzisz w nim te negatywne cechy. To są oczywiście tylko przykłady, można byłoby ich tutaj e, całą masę e, wymienić. Bardzo charakterystyczna cecha u neurotyków to jest to, że strasznie szybko popadają w tryb ofiary i nie dość, że nie potrafią sami sobie ze sobą poradzić, to jeszcze ściągają innych ludzi w dół i nawet jak otrzymają pomoc z zewnątrz, to i tak po jakimś czasie wpadają w ten sam tryb. I to jest chyba najtrudniejsza z cech osobowości neurotycznej. To jest to, że nie dość, że krzywdzi siebie, to również krzywdzi innych ludzi. I Tutaj po prostu czasem brakuje mi słów, bo w naszym społeczeństwie jest całkiem spora ilość osób z problemami z neurotyzmem. Polska jest jednym z najbardziej neurotycznych krajów w Europie i na świecie. Myślę, że to prawdopodobnie ze względu na pierwszą I i II wojnę światową. Nabawiliśmy się ogromnych kompleksów. Co zresztą objawia się w słabym poczuciu zaufania, tak, w Polsce. Poczuciem wstydu, odrzucenia. Wiecie o co chodzi, tak? I właściwie to ja chciałbym już zakończyć to wideo. Zwróćcie uwagę. Na te momenty, gdy pielęgnujecie w sobie krzywdę, gdy skupiacie się na swojej własnej krzywdzie, ponieważ to działa jak samospełniająca się przepowiednia. Będziecie przyciągać do siebie ludzi, którzy będą Was krzywdzić i będą wzmacniać w Was poczucie krzywdy, poczucie wstrętu, odrzucenia, lęku. Jedynym rozwiązaniem na neurotycyzm jest miłość. Jest otwartość, jest świadomość. Dlatego medytacja jest tak ter terapeutycznym narzędziem w przypadku neurotyczności. Dlatego psychodeliki działają. Dlatego seks tak działa, tak? Rozluźnia napięcie i relaksuje ciało. Dlatego psychoterapia jest taka skuteczna. Rozmowa z przyjacielem, sport. Bo to są wszystko te cechy niskiego poziomu świadomości. Gdy nie jesteśmy świadomi nas samych i otoczenia, i praca nad sobą ma po prostu na celu wyleczyć nasz neurotyzm. Tak, tutaj w przypadku rozwoju duchowego, ktoś mnie ostatnio zapytał, zadał pytanie, jaki jest cel rozwoju duchowego. Celem rozwoju duchowego jest to, abyś wyleczył swój neurotyzm. Gdy przyłapiesz się na tym, że jesteś neurotyczny, że masz cechy i skłonności neurotyka, powiedz to do siebie. Dostrzegam w sobie teraz cechy neurotyczne. Chcę się od nich uwolnić. Weź głęboki oddech i po prostu odpuść. Możesz użyć tutaj techniki uwalniania. Najprostsza technika. Po prostu to odpuść. Nie pytaj jak, po prostu to odpuść. I gdy uwolnisz się od tych cech neurotycznych, Będziesz dużo spokojniejszym, bardziej pewniejszym siebie człowiekiem, będziesz dużo bardziej skuteczniejszy i może się okazać, że przykładowo nie musisz udowadniać nikomu poczucia wartości, albo nie potrzebujesz akceptacji, albo nie musisz robić tyle, ile ci się wydaje, że musisz robić. To jest jedna z cech e, charakterystycznych neurotyków, to jest perfekcjonizm. Eee... Ciągłe działanie, nie? I wiecie, my żyjemy w kulturze social media, gdzie neurotyzm jest również napędzany przez media społecznościowe przez Facebooka, Youtube'a, Instagrama, przez lajki, like kliknięcia, miłość. Wiecie, gdy, gdy ktoś daje serduszka i daje tą miłość i miłość, potem my oczekujemy tego tak samo. Przez taki kompulsywny tryb życia taki bardzo mechaniczny bardzo taki nieświadomy bardzo taki. Hedonistyczny nastawiony tylko i wyłącznie na przyjemność. Słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o ten film. To tyle, jeżeli chodzi o moje nagranie. Jeżeli ktoś z Was ma ostre problemy z neurotycznością, to polecam codzienny nawyk medytacji przez godzinę. Po trzech miesiącach będziecie praktycznie wyleczeni. Obiecuję, naprawdę. Po trzech miesiącach codziennej medytacji poziom twojego neurotyzmu zmniejszy się o 80%. Ja ci to gwarantuję, obiecuję ci. Jeżeli zaczniesz od dzisiaj codzienną medytację przez minimum 20 minut, dziennie, codziennie, konsekwentnie, bez przerwy, po trzech miesiącach będziesz w 80% mniejszym neurotykiem niż byłeś. Obiecuję. Postanów to sam dla siebie i sprawdź. Sprawdź sprawdź. To tyle, jeżeli chodzi o ten film, to tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Dajcie dla mnie łapkę w górę. Stawcie komentarze, stawcie swoje przemyślunki. Jeżeli ktoś z Was chce wesprzeć projekt Venture Yourself, to zapraszam, możecie to zrobić poprzez Patronite, PayPala. Formę wsparcia, zakup kursu, pewności siebie, koncentracji. Zapraszam wszystkich chętnych na grupę na Facebooku, wszyscy jesteśmy świadomością dosłownie się tak nazywa, na dole są wszystkie linki i potrzebne odnośniki, jeżeli ktoś chce przyjść do mnie na konsultację to również zapraszam, na dole są wszystkie informacje trzymajcie się ciepło, do zobaczyska następnym razem miłego, elo, wujka